Dzień dobry Państwu, jesteśmy dzisiaj na teren Lublina, zapytać się mieszkańców, co oni sądzą o firmie Huawei, czy słyszeli o tej aferze. Zapraszamy. Czy Pan obawia się, że telefon Pana szpieguje? Nie, nie obawiam się. Czy słyszał Pan o aferze z Huawei w Polsce teraz? Nie słuchałem, nie oglądam. Czy Pan obawia się, że telefon Pana szpieguje? Tak, oczywiście, bo przez tą ustawę rzekomo antyterrorystyczną jesteśmy posłuchiwani. Czy obawia się Pan, że Pana telefon Pana szpieguje? To się nie obawiam, to tak jest. A który markę, jeżeli mogę zapytać, Pan posiada? Samsung. Czy Pani obawia się, że telefon Pani szpieguje? Tak, na pewno tak, proszę Pana. Jestem tego w 100% pewna. A słyszała Pani o aferze Huawei w Polsce, o szpiegowaniu? A gdzie kogo nie szpiegują? Było, jest i będzie. Uważa Pan, że będzie inaczej? Państwo wiecie, że telefon Was szpieguje? Tak, wiem. A jeżeli mogę zapytać, którą markę Pan posiada? iPhone. Ojej, czy nie uważam się na tyle ważną osobą, żeby było wart szpiegowania. No, ale jeszcze pytanie, czy jaką markę Pan posiada? Samsunga w tym momencie. Telewizja Idź Pod Prąd, mam proste, szybkie pytanie. Czy myśli Pan, że Pana telefon osobisty szpieguje? Nie. A mogę się spytać, z jakiej marki Pan korzysta? Samsung. Okej, okay. A słyszał Pan o Huawei? Teraz taka afera była, że złapali szpiega w Huawei w Polsce. No ja się o to nie muszę martwić, nie mam internetu w telefonie. Aha, a mogę się spytać tak z ciekawości, właśnie z jakich powodów, z takich związanych z bezpieczeństwem, czy jakichś innych, żeby... Nie, właściwie to po prostu nie chcę czasu tracić na internet, więc... Czy Pani myśli, że Panią telefon może szpiegować? Mogę myśleć. A myśli Pani, że na przykład jakieś zagraniczne kraje mogą nas szpiegować poprzez takie telefony? Bo ostatnio pojawiła się informacja, że Chiny poprzez swoją firmę szpiegowują nas. Słyszałam, ale wydaje mi się, że są tacy ludzie, którzy pracują na tym, żeby... Nie było nic takiego strasznego. Czy Pan myśli, że telefon taki osobisty, cellfon, może szpiegować? Podejrzewam, że tak. A słyszał Pan coś o takiej aferze, w piątek się okazało, że szpiega chińskiego złapali z Huawei tutaj w Polsce? Czytałem, tak. Zgadza się. Myśli Pan, że to realne, że takie na przykład komunistyczne Chiny mogą szpiegować w ten sposób? Myślę, że tak, że istnieje taka możliwość. Czy Pan myśli, że telefony mogą nas szpiegować? Oczywiście, że tak. Żyjemy w takim kraju, że teraz są takie władze, że chyba wszyscy o wszystkich chcieliby wiedzieć. Na przykład są takie portale społecznościowe, dzisiaj się to fajnie tak nazywa, a to jest tak jak za komuny Ubecja. Więc telefony myślę, że też są na podsłuchu, więc się nie mówi różnych rzeczy przez telefon. A jak Pan myśli, czy państwa te zewnętrzne, takie na przykład jak Chiny komunistyczne, mogą nas szpiegać? Bo wyskoczyła afera z Huawei w piątek odnośnie tego agenta, co złapali w Huawei. No właśnie, słyszałem. Chiny na pewno jest kraj rozwinięty. Miałem znajomych, którzy byli tam od 17, nie działa internet, więc w tym kraju jest wszystko możliwe. Czy Pani uważa, że telefon Pani może szpiegować? Oczywiście, że może. To znaczy, ktoś może szpiegować przez telefon mnie. A jakiej marki Pani posiada telefon? Ja mam Xiaomi.